Aktualnie znajduję się w Los Angeles przed High Voltage Tattoo. Kat Von D, pewnie wam to coś mówi. No, właścicielką jest Kat Von D, znana m.in. z programu LA Ink, czy też nawet Miami Inc. Byliśmy przed chwilą w środku, niestety tam nie można nagrywać, ponieważ na pozwolenie czeka się bardzo długo, ale Polak daje sobie rady. Zobaczcie dalsze nagranie, co wymyśliłem. Ogólnie nie może tutaj nagrywać w środku, ale robimy to trochę na nielegalu, dlatego teraz po prostu taki pozór robię, żeby chociaż coś nagrać, więc więcej zdjęć, jakichś ujęć z tego miejsca znajdziecie na moim Instagramie Projekt INK, bo po prostu tam będzie bardziej podobane zdjęcie, a teraz pajacuję, żeby w ogóle było jakieś zdjęcie, bo to trzeba kilka tygodni czekać. I co? I udajemy, że nie nagrywamy, tak? No, udajemy, że nie nagrywamy, że robimy zdjęcia, tak? Ty tam paluchem machaj, tam z tyłu się coś tatuuje, nie? Okej. No. Także, ale tak zaraz naprawdę i tak zrobię zdjęcie. No to by było na tyle, nie? Także widzicie, tutaj strasznie rygorystyczne są zasady. Stań sobie tutaj może, tutaj? Tak? Na tle tych koszulek. Tutaj koszuleczki, ja sobie zaraz zapiszę tutaj, a stań tak prosto. Okej, wyprostuj się. Okej. Dobrze. Robię zdjęcia dalej. Dobrze. No już kończę już, robię zdjęcia, więc możesz coś powiedzieć? No nic, no to teraz faktycznie zdjęcia sobie jakieś porobimy. No tutaj nie tylko tatuaż jest, tak? No. Udajemy, że robimy zdjęcia, bo nie można nagrywać. No. Można tylko robić zdjęcia, dlatego żebyście zobaczyli filmik, to musimy udawać, że robimy zdjęcia, nie? Taka polska mądrość. Okej, także to była historia moja krótka pobytu w LA Ink. Kat Von D może nie znalazłem, nie spotkałem, ale za to kupiłem sobie koszuleczkę ze studia High Voltage. Obserwujcie to, co się u mnie dzieje na... Obserwujcie to, co się u mnie dzieje na Projekt INK Instagramie, Projekt INK Facebooku i subskrybujcie kanał, bo takie ciekawostki tam spotkacie. A ja lecę dalej, bo żarty się skończyły. Nie wiem, czy zdążę dojechać na Los Angeles Tedu Convention. Postaram się. Obserwujcie kanał dalej.